again. God bless you and good night. He is not qualified to be president of the United States. He's got experience, but it's bad experience. USA! USA! The world is watching. An exciting night. Amerykańska noc wyborcza w Polskim Radiu 24. Polskie Radio 24. Minęła trzecia. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Paulina Łukawska, zapraszam. Clinton prowadzi przed Trumpem w głosach elektorskich. Według amerykańskiego portalu CNN, kandydatka demokratów na prezydenta USA, Hillary Clinton, zwyciężyła w wyborach w 8 stanach, zapewniając sobie głosy 68 elektorów, a republikanin Donald Trump również w 8 zdobywając 66 głosów elektorskich. Clinton wygrała w tradycyjnie demokratycznych stanach Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, dystrykcie Columbia, Rhode Island, Illinois oraz Vermont. Z kolei Trump, oprócz Indiany, Kentucky oraz Virginii Zachodniej, bez zaskoczeń wygrał w konserwatywnych Oklahomie, Tennessee, Mississippi, Alabamie i Karolinie Południowej. O tym, czym Donald Trump zjednał sobie wyborców z Virginii Zachodniej, z Nowego Jorku specjalny wysłannik Polskiego Radia Michał Rzekowski. Zgodnie z przewidywaniami, zachodnia Virginia opowiedziała się za Donaldem Trumpem. Podczas kampanii wyborczej obiecał górnikom tego stanu, że przywróci miejsca pracy i otworzy zamknięte w ostatnim czasie kopalnie. Mieszkańcy i republikanie o zły stan przemysłu górniczego oskarżają wojnę Baracka Obamy z węglem. Odnoszą się w ten sposób do polityki środowiskowej administracji ustępującego prezydenta. W sztabie Donalda Trumpa na razie panuje optymizm, a informacje o zwycięstwach pobudzają wyobraźnię zgromadzonych tu przyjaciół i zwolenników, jak o sobie mówią, wyobraźnię o tym, że zwycięstwo jest jeszcze możliwe. Wygrana w Indianie jest z kolei ważna dla ewentualnego wiceprezydenta Mike'a Pence'a, teraz gubernatora tego stanu. Ze sztabu Donalda Trumpa na Manhattanie w Nowym Jorku, Michał Rzakowski, Polskie Radio. Zakończyły się głosowania w kolejnych stanach. W tej chwili CNN podaje, że Hillary Clinton zdobyła 97 głosów elektorskich, a Donald Trump 84. Trwa zacięta walka między kandydatami w wyborach prezydenckich o głosy w stanie Floryda. Pojedynek jest bardzo wyrównany. Różnice między Donaldem Trumpem a Hillary Clinton stale się zmieniają, a rywale dzieliło momentami zaledwie kilkadziesiąt tysięcy głosów. Wygrana na Florydzie jest ważna dla obojga kandydatów ze względu na dużą liczbę głosów elektorskich do wzięcia. Wyniki w poszczególnych stanach zliczane są na bieżąco i od razu podawane opinii publicznej. Zwycięzcy w poszczególnych stanach są ogłaszani przez media na podstawie rzeczywistych rezultatów z poszczególnych okręgów oraz analiz exit polls. By wygrać w Stanach Zjednoczonych, kandydat musi zgromadzić większość tzw. głosów elektorskich. Stany Zjednoczone są federacją 50 stanów, a wybory odbywają się w nich niezależnie od siebie. Kandydat, który wygra w danym stanie, zdobywa wszystkie tamtejsze głosy elektorskie. Ich liczba jest mniej więcej proporcjonalna do liczby mieszkańców. Mały stan, New Hampshire, ma tylko 4 głosy elektorskie, a zamieszkana przez 37 milionów osób Kalifornia ma ich 55. Wszystkie stany razem mają 538 głosów elektorskich. By zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, trzeba więc ich zdobyć co najmniej 270. Dziś Amerykanie wybiorą przywódcę państwa na kolejne 4 lata, równolegle jednak odbywają się wybory parlamentarne. Republikanie utrzymują przewagę w Izbie Reprezentantów, podają sieci NBC oraz ABC. Amerykański Kongres składa się z 435-osobowej Izby Reprezentantów oraz 100-osobowego Senatu. Kongresmeni z Izby Reprezentantów stają do wyborów co 2 lata. Kadencja senatorów trwa 6 lat i co 2 lata odbywają się wybory 1/3 składu Senatu. W tej chwili w Izbie Reprezentantów Republikanie mają przewagę 60 miejsc. Według ostatnich sondaży demokraci zmniejszą tę przewagę, ale mają niewielkie szanse na zdobycie większości. Ważą się natomiast losy Senatu, gdzie Republikanie mają 54 miejsca. Tak więc jeśli prezydentem zostanie Hillary Clinton, to będzie musiała współpracować z częściowo republikańskim kongresem. By przeforsować swoje rozwiązania, będzie zmuszona do kompromisu z opozycją. Gdyby lokatorem Białego Domu został Donald Trump, to miałby szansę na republikański kongres, pod warunkiem, że jego partia obroni większość w Senacie. Prognoza pogody.
Dziś we wschodniej połowie kraju zachmurzenie całkowite, miejscami duże, opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami, a nawet rozpogodzeniami. Także tu jednak gdzieniegdzie pojawią się słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przed południem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 do 5 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, zmienny, jedynie na wybrzeżu słaby i umiarkowany południowy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5 minut po trzeciej. Let's be stronger together, my fellow Americans. America great again. God bless you and good night. He is not qualified to be president of the United States. He's got experience, but it's bad experience. USA! USA! The world is watching. An exciting night. Amerykańska noc wyborcza w Polskim Radiu 24. Jarosław Kociszewski, dzień dobry. Na starym kontynencie powoli budzi się nowy dzień. Również na nowym kontynencie, w Stanach Zjednoczonych, Amerykanie tworzą nowy dzień. W dalszym ciągu nie są wyniki wyborów przesądzone. W tej chwili, co prawda, Hillary Clinton ma już zagwarantowanych 97 elektorów, Donald Trump 84, ale nadal nic to nam nie mówi, ponieważ jak do tej pory Hillary Clinton wygrywa w Stanach tradycyjnie demokratycznych, Donald Trump w Stanach republikańskich. Z kolei na przykład na Florydzie, w Stanach, które się wahają, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto wygra, a od tych kilku stanów zależy przyszłość prezydentury. W sztabie wyborczym Donalda Trumpa w Nowym Jorku jest Michał Żakowski. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień dobry. Michale, to nie pierwszy twój pobyt w sztabie wyborczym w czasie wyborów, natomiast chyba po raz pierwszy jesteś w miejscu, w którym u republikanów, gdzie nie ma republikańskiego establishmentu. Jak to w związku z tym wygląda? No to wygląda w ten sposób, że na pewno nie mamy tutaj zwolenników Donalda Trumpa przed chociażby hotelem Hilton. Nie ma ich też za wielu w Nowym Jorku, przypuszczam, w miejscach do głosowania, w lokalach wyborczych. Myślę, że tutaj raczej Donald Trump nie ma co liczyć na współczucie. Zresztą to dzisiaj widzieliśmy, na współczucie, na poparcie, na jakieś takie przychylne oko nawet przeciwników. Natomiast no, dzisiaj w lokalu wyborczym, w szkole publicznej, gdzie Donald Trump pojawił się ze swoją żoną, z córką, z mężem tej córki, z wnuczką. Kiedy tylko wyszedł z samochodu, zaczęto na niego gwizdać, wykrzykiwać go. I to samo się stało, kiedy wychodził z tego lokalu wyborczego. Padały również niecenzuralne słowa, no ale nie mógł się chyba spodziewać niczego innego, a sam grał bardzo zimną twarz, machał do swoich przeciwników i uśmiechał się również. Także no, można powiedzieć, że tak to w ogólnym zarysie wygląda, ale myślę, że jest jeszcze jeden mały szczegół, a właściwie można powiedzieć wysoki szczegół. Są to wieżowce Donalda Trumpa, Trump Point, Trump Tower i różne inne, które noszą jego imię. I myślę, że to też jakby Nowojorczykom daje do myślenia i mówi wiele o tym, że jednak Donald Trump, co pokazuje, o czym mówiłeś, sytuacja na Florydzie, liczy się w tych wyborach i no, z zaciekawieniem oglądamy to tutaj w Hiltonie, z zaciekawieniem oglądam reakcję ludzi, którzy są zgromadzeni w sali balowej hotelu Hilton na czymś, co się nazywa impreza zwycięzca, balet zwycięstwa. Także to jest, no, można powiedzieć, tego typu spotkanie już sugerujące, co się wydarzy, jaki będzie rezultat tych wyborów. No, także no, w skrócie mniej więcej tak wygląda
republikański kandydat w nieprzyjaznym, demokratycznym miejscu. Miejsce jest bardzo nieprzyjazne. Wiemy już, że Hillary Clinton zwyciężyła w Nowym Jorku. W związku z tym to jest z punktu widzenia Donalda Trumpa raport z jaskini lwa. Dziękuję bardzo. Z Michałem Żakowskim będziemy się łączyć w dalszej części nocy wyborczej. A teraz kilkanaście przecznic dalej, a więc sztab wyborczy Hillary Clinton i Wojciech Cygielski. Dobry wieczór. Z kolei Hillary Clinton już wiemy, że może liczyć na, czy mogła liczyć na dobre przyjęcie w Nowym Jorku, wygrała ten stan. Rozumiem, że atmosfera z kolei w tym sztabie wyborczym jest bardzo pozytywna. I 15 niego minut temu jeszcze tak było, teraz już nie jest. To wygląda na to, że będzie bardzo długa noc wyborcza. Dlaczego? Bo mówiliście z Michałem o tych stanach kluczowych, stanach, w których jeszcze wyników nie znamy. Floryda, Ohio, Michigan, Północna Karolina. Kilkanaście minut temu jeszcze bardzo wiele osób tutaj zgromadzonych przed sceną, około 1000 osób, może trochę więcej osób jest tutaj właśnie w Jacob Javits Center w zachodniej części Manhattanu. Na scenie już były kobiety, które mówiły o tym, jak ważne jest dla nich Hillary Clinton, jak ważne jest głosowanie właśnie na kandydatkę demokratów. Był pastor metodystów, który odmawiał modlitwę, był hymn amerykański. Już powoli to się